Dobra, o faktycznie tutaj nic nie widać. Musia robić tak, bo chcę trochę z wami pogadać. Przynajmniej na początku. Jeszcze się zbieramy. Więc na rozgrzewkę pytanie, kto z was jest projektantem albo projektantką? Klasa, dobrze. Do, jesteście w dobrym miejscu. Mamy na sali jakiś juniorów? Zniechęciłam... Przy... A, okej, okay, dobrze, że jesteście. Myślałam, że wszystkich zniechęciłam tytułem prezentacji, okazuje się, że nie. Regular meet klasa. I seniorzy? No, a reszta gdzieś tam pomiędzy, tak? Dobrze, słuchajcie. Ja też jestem seniorką, 30 zobowiązuje. O tym będziemy trochę mówić później, o moim, o moim slajdzie na temat mnie. Natomiast pytam mnie bez powodu, czym się zajmujecie, jaka jest wasza ekspertyza, dlatego że ta prezentacja była robiona z myślą o osobach, które już jakiś tam poziom umiejętności twardych, miękkich związanych z UX designem, UI designem posiadają. Natomiast zastanawiają się, co robić dalej. Ale jeżeli jesteście juniorami, jeżeli jesteście midami, czy gdzieś tam pomiędzy w tym eterze krążycie, no to jakby nie wychodźcie, bo ta prezentacja na pewno też Was, mam nadzieję, zainspiruje do, do obrania jakiegoś kierunku. Jeżeli sobie spojrzymy na, tak, w Google, tak? wpisałam w Google po prostu career paths UX designer, product designer, jeżeli sobie spojrzymy na obrazki, które nam wyskakują, no to mamy takiego rodzaju takiego rodzaju grafiki. Czyli mamy różnego rodzaju piramidki, jakieś drabinki, które zaczynają się od poziomu, poziomu juniorskiego, to jest zawsze ta baza. Natomiast im wyżej się pniemy, tym bardziej przechodzimy w role menadżerskie i alternatywna wersja którą gdzieś znalazłam no to są jakby są takie dwie ścieżki, że mamy rolę menadżerską, zarządzania ludźmi i rolę practitionera. Tak? Ten praktyjoner jest troszeczkę taki rozmyty, bo nikt dokładnie nie mówi co to znaczy, co tam będziesz robił, tak? Jakby są te dwie role. Więc jeżeli ja rozmawiam z kiedy ja rozmawiam z seniorami podczas rekrutacji, no to często pytam się jakby skąd się to wzięło, że jesteś menadżerem czy liderem, jesteś menadżerką czy liderką. No i jakie odpowiedzi uzyskuję? To taka jedyna była możliwość rozwoju w mojej organizacji. Tak? My po prostu nie widzimy często innej możliwości rozwoju poza tą ścieżką menadżerską. Druga opcja jest taka, że po prostu w końcu chcemy mieć wpływ. Tak? Wpływ na, na produkt, nad którym nasza organizacja pracuje. Wpływ na kulturę, wpływ na, na procesy. No, i ostatnia opcja, może gdzieś tam Wam znana. Po prostu chcemy dostać podwyżkę, tak? No i to jest jedyna, jedyna opcja. E, natomiast e, trafiamy po prostu na stanowisko, gdzie zarządzamy zespołem, działem projektantów. E, tworzymy strategię tego zespołu, opracowujemy spójne procesy, e, myślimy o tym, jak dbać o rozwój zawodowy naszych podopiecznych. E, ustalamy cele indywidualne dla tych osób, tak? które są gdzieś w naszym teamie które są zgodne z celami zespołowymi. No i mamy różnego rodzaju obowiązki administracyjne, podwyżki, umowy i tak dalej. I teraz jeżeli jesteście menadżerami, albo jeżeli chcecie być menadżerami, no to zachęcam wam, żebyście pomyśleli, czy ekscytuje was w ogóle planowanie rozwoju zespołu, wyznaczanie oczekiwań, drogi do ich realizacji, czy uwielbiacie pomagać innym w ich rozwoju, w rozwoju ich kariery, czy jesteście w ogóle gotowi na pracę z emocjami, dlatego że w roli menadżera, w roli lidera, no tych emocji jest wiele. Podopieczni często zmagają się z jakimś konfliktem, zmagają się z trudną decyzją. Po prostu naszą rolą jest wtedy pomóc im tak? podjąć tą decyzję albo nakierować ich, co może być dla nich najlepsze. No i po prostu, czy tak naprawdę chcecie poświęcać czas i energię na zmienianie życia innych osób. Podkreślam to zmienianie życia innych osób, dlatego że moim zdaniem, dobry leadership jest, jeżeli nie w 100%, to w dużej mierze o innych, a tylko w niewielkim stopniu o nas i o naszych ambicjach. Obszary, które rozwijamy jako menadżerzy, jako menadżerowie, jako, jako liderzy, e, są związane głównie ze skillami miękkimi. Tak? Więc jakby tutaj chodzi o aktywne słuchanie się, wiadomość biznesową, nie będę tego czytać wszystkiego, e, ale tutaj chodzi o skile miękkie, o pracę z ludźmi. No i teraz, kiedy tego nie robić? Kiedy to może nie być ciężka dla was? Po pierwsze, kiedy nie lubicie ludzi. E, bo e, no tutaj trzeba lubić, lubić, trzeba lubić pracę z ludźmi i po drugie, kiedy nadal chcecie projektować. Bo często jako menażer no po prostu nie ma już tej opcji, żeby, żeby być jakby czynnym designerem. Jeżeli nie People Management, to co? No i właśnie, ja teraz mam dla Was kilka, kilka ścieżek, cztery, które możecie sobie obrać, możecie spróbować obrać, albo możecie pomyśleć w ogóle na tej prezentacji, która z nich jest dla was, tak? Pierwsza z nich jest związana z edukacją i mentoringiem. Jeszcze zwrócę uwagę, że ja tutaj nie mówię o tym, nie mówię o konkretnych stanowiskach raczej i też nie mówię o tym, jak monetyzować tą, tą ścieżkę. To już trochę jest zależne od Was. Natomiast co możecie robić, jeżeli nie chcecie być menadżerami albo jeżeli chcecie czegoś więcej obok bycia menadżerem? Możecie zająć się mentoringiem i edukacją. Czy to jest dla Was, jeżeli myślicie, że lubicie przekazywać swoją wiedzę innym, jeżeli macie satysfakcję z tego, że ktoś rozwija się pod Waszymi skrzydłami, lubicie Obserwować ten rozwój innych ludzi, lubicie pomagać im w dojściu do, do ich celów, no to to może być coś dla Was. Jeżeli potraficie trudne koncepty przedstawić w sposób, który jest przystępny i w łatwy zrozumieniu, no i jeżeli lubicie pracę z ludźmi, to może być ścieżka dla Was. No jakie mamy tutaj opcje rozwoju? Tak jak mówiłam, nie będę mówiła o konkretnych stanowiskach, bo moim zdaniem, w każdej organizacji mam inne stanowiska i też nie chcę jakby ograniczać waszego myślenia pod tym kątem, że hmm, u mnie nie ma roli mentora, tak w mojej organizacji, więc tego nie mogę robić. Możecie to robić. Możecie prowadzić mentoringi otwarte poza swoją organizacją. Możecie też wspierać rozwój projektantów młodszych stażem w ramach waszej organizacji. Możecie tworzyć materiały edukacyjne, tak? To jest bardzo popularne ostatnio, ale moim zdaniem, jakby tych materiałów nigdy za wiele, o ile są dobrej jakości. Z tematyki, która jest Wam po prostu najbliższa, czyli, czyli na przykład prowadzenie bloga, prowadzenie kanału na YouTubie, podcastu, czy, czy tworzenie, tworzenie szkoleń, webinarów. No i opcja jeszcze kolejna, dzielenie się swoją, swoją wiedzą ze sceny. To akurat bardzo lubię konferencje, mitapy. i dla opcja dla wytrwałych, może też odważnych, praca na uczelni. Jakie obszary rozwijamy? No tutaj znowu rozwijamy te umiejętności miękkie, dlatego że rola mentora czy, czy, czy nauczyciela, tak, ona jest też związana z umiejętnościami miękkimi. Eee, nie będę teraz ich wszystkich znowu wyczytywać, ta plecka będzie dostępna też po konferencji. Kiedy tego nie robić? Kiedy nie jesteście cierpliwi? Eee, bo jeżeli nie jesteście cierpliwi, no to rola, rola w edukacji może być, może być trudną, eee, trudną eee, sytuacją. Kolejna opcja dla osób, które chciałyby się troszeczkę bardziej zacząć specjalizować w jakiejś dziedzinie związanej z designem, czyli produkt i strategia. Czy to jest dla mnie, jeżeli chcesz mieć realny, to jest ten wpływ, tak, którego my często szukamy w roli menadżerskiej. Tutaj mamy ten realny wpływ na kształt produktu, jeżeli, ma, jeżeli uczestniczymy w procesach odkrywczych, tak. jeżeli lubicie analizować i badać, badać i użytkowników, i różnego rodzaju materiały, wyciągać wnioski też z tych, z tych Aktywności, jeżeli satysfakcja daje Wam rozwiązywanie problemów, no i z łatwością też pracujecie z materiałami, łączycie, wyciągacie z nich fakty, wyciągacie z nich dane i zauważacie i pewnego rodzaju wzorce, i pewnego rodzaju nietypowe zachowania. Jeżeli potraficie łączyć perspektywy innych osób, różnych osób i przearazać je w spójną wizję, to product and strategy może być ciężką dla was. No i jak może teraz wyglądać rozwój? Więc możemy jako designerzy uczestniczyć, zacząć uczestniczyć we wczesnych fazach tworzenia produktu, jako facylitatorzy, jako badacze, jako, jako eksperci domenowi. I możemy rozszerzać, rozszerzać przy tym swoją wiedzę w kierunku na przykład product managementu, analityki produktowej, UX researchu, albo druga opcja, możemy całkowicie zmienić swoją specjalizację, zrobić taki specjalizacyjny pivot i na przykład przebranżowić się na product managera czy, czy analityka. Ja też chcę podkreślić, że moim zdaniem jakby przejście na rolę product managera, product ownera no to nie jest jakby wiecie upgrade w stosunku do bycia designerem. To jest po prostu inna ścieżka, tak? Ja wiem, że często jakby projektanci tak e, tą ścieżkę bierają, myśląc, że dobra, to już design do śmietnika i teraz robię coś poważnego. E, no nie, e, jakby to jest moim zdaniem, to jest po prostu zmiana specjalizacji, y, którą też możecie zrobić, jeżeli chcecie w tą stronę działać. Obszary, które rozwijamy już są bardziej, e, bardziej zróżnicowane, bo z jednej strony mamy te takie skille bardziej twarde, e, czyli z, e, wiedzy związaną z, anali z analityką, z warsztatami, e, z product discovery, czy z badaniami, a z drugiej strony nadal mamy te kompetencje miękkie, do których ja bardzo was zachęcam do ich rozszerzania, no bo to moim zdaniem jest tak, tak samo ważne jak kompetencje, kompetencje, twarde, techniczne. Więc rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów, moderacja dyskusji, no i ta świadomość biznesowa to jest gdzieś pomiędzy, tak? To jest coś, co moglibyśmy rozwijać. Kiedy tego nie robić? Kiedy doczekujemy szybkich odpowiedzi? Bo akurat moim zdaniem przy opracowywaniu tej strategii produktowej, w strategii biznesowej, no szybkich odpowiedzi nie ma i często też zmieniamy kontekst, zmieniamy jakby pomysły, więc jeżeli lubicie taką stabilną, prostą ścieżkę do re rezultatów, no to może to nie być ścieżka dla Was. Opcja dla tych, którzy uwielbiają design i nie chcą się z nim rozstawać i nie chcą wchodzić w inne, w inne gdzieś tam jakieś ścieżki poboczne, no to jest design expertise, tak? czyli jeżeli lubicie projektować i chcecie, żeby nadal projektowanie było w centrum waszej pracy, jeżeli są jakieś. Wąskie obszary projektowania, które Was interesują. O tym za chwilę, jakie to mogą być obszary, co to znaczy, i chcecie poszerzać wiedzę na ich temat. To może być ścieżka dla Was. No i jak ten rozwój może wyglądać. Więc mamy przede wszystkim opcję bycia takim konsultantem, tak? udzielania wsparcia i jakby w ramach naszej organizacji, i poza naszą organizacją, na przykład jako, jako freelancer, obejmujące wąską tematykę. Jakie to mogą być tematyki? Więc możemy się skupiać na, na etapie procesu projektowego. Tak? Możemy skupić się na przykład. Na tym, jak sprzedawać design, jak tworzyć design systemy, jak tworzyć i aplikować motion design w projekty. Możemy myśleć o branży specjalistycznej, tak? czyli, na przykład, design w healthcare, design w finansach, design w edukacji. Możemy myśleć, o specjalizować się w typie produktów, czyli strony internetowe, aplikacje mobilne, aplikacje webowe i tak dalej. No i też możemy myśleć o technologii produktów, czy na przykład apps no albo Progressive Web Apps, czy gdzieś, nie wiem, jakieś strony związane z WordPressem na przykład. To są nasze specjalizacje, w które, które możemy wejść i w które możemy, które możemy się zagłębić. Jakie warto obszary rozwijać? No tutaj nie wypisuję żadnych konkretnych, dlatego że moim zdaniem no, to już jest zależne od tego obszaru, jak widzieliście, jest ich, jest ich kilka i kilka i tych opcji jest o wiele więcej oczywiście, gdzie możecie, gdzie możecie jakby się rozwijać. Natomiast na pewno warto jest rozwijać wiedzę na temat bizne, na temat aspektów nie tylko związanych z designem jako takim, ale też biznesem i technologią związanych właśnie z tym obszarem ekspertyzy, którą sobie obejrzecie. Kiedy tego nie robić, kiedy macie dość projektowania. Czasem taki moment nadchodzi, że projektowanie no może mała przerwa, no to wtedy to nie jest jakby ścieżka dla was, bo tutaj projektujemy, tutaj głównie skupiamy się na designie. I opcja dla odważnych, tak bym to nazwała, jeżeli są na sali osoby, które posiadają własny biznes jakiś, to wiedzą, że to jest opcja dla odważnych, no to też może być opcja dla, dla Was. Jeżeli życie o zbudowaniu czegoś od zera, nie mówię tutaj tylko o produkcie, ale mówię też o zespole, o kulturze organizacji, którą, którą będziecie tworzyć. To może być coś dla Was. Jeżeli chcecie mieć faktycznie realny i duży wpływ na rozwój produktu, usługi, na podejmowane decyzje, na cele, które ten produkt czy ta, czy ta usługa ma osiągać, to też może być ścieżka dla Was. No jeżeli lubicie zajmować się z wieloma zadaniami, ale nie tylko takimi, które są związane z UX-em, z UI-em, to jest też coś możliwe, może dla Was. Jak może wyglądać rozwój? No i teraz tak, wymienię trzy rzeczy, ale ja wiem, że to tak się bardzo łatwo mówi i to super, super to opowiedzieć. Natomiast no jakby w praktyce to może być o wiele. Trudniejsze do realizacji, ale możecie rozkręcić swój własny startup. Możecie otworzyć swoje własne studio projektowe. No i możecie zacząć budować MVP swojego pierwszego produktu. No i to się łatwo mówi. Ja wiem ale żeby zrealizować te cele, trzeba naprawdę rozwijać się kompleksowo, tak? Czyli wymieniłam w poprzednich slajdach kilka różnych, kilka różnych kilkanaście różnych kompetencji i umiejętności. No i tutaj tak naprawdę łączymy je wszystkie, tak? Zarządzamy projektami, jesteśmy liderami, tworzymy zespoły, rozwiązujemy problemy, konflikty, mamy wiedzę specjalistyczną w jakichś obszarach. No i do tego jeszcze chodzi nam sprzedaż, księgowość, marketing i pewnie wiele, wiele innych. Kiedy tego nie robić? Kiedy potrzebujecie uczucia stabilności? Bo szczególnie na początku własny biznes. No może nie być najstabilniejszą formą prowadzenia, prowadzenia swojej ścieżki kariery. Kiedy lubicie work-life balance, no bo jeżeli, szczególnie na początku, jeżeli, jeżeli tworzymy coś od zera, to bardzo się w to angażujemy. No i tutaj gdzieś tam możemy zaburzyć te nasze, na, nasze, nasze życie zawodowe i, i, um, i prywatne. No i ostatnia, opcja, ostatnia ostatnia zniechęcajka, kiedy chcecie ograniczyć kontakty z ZUS-em i z Urzędem Skarbowym, no, bo tych kontaktów jest wiele, bardzo wiele. Więcej niż przy, przy B2B, tak? Jakby pewnie część z Was jest na kontrakcie, no to jest taka um, i trochę, trochę szersza forma działalności niż, e, niż prowadzenie działalności jednoosobowej. Dobra, e, teraz chciałabym zobaczyć, czy w ogóle coś z tego zapamiętaliście, Są muszę to zrobić tak. Pierwsza ścieżka, czy ktoś jest w stanie ją e, wymienić? Klasa, leadership and management. Druga ścieżka, JODA, czyli. Tak, mentoring, edukacja, trzecia, e, czyli, o dobra, już zdradziłam, business and strategy, <laughs> e, kolejna, design expertise i Janusz Tracz, czyli business ownership. Tak, klasa. Ok, słuchajcie, e, czy w ogóle te ścieżki można łączyć, czy można raz obarany kierunek zmieniać. Można. Średnio w trakcie okresu za, aktu, aktywności zawodowej zmieniamy naszą ścieżkę kariery 3 do 5 razy. Chcę Wam pokazać, jak to może wyglądać w praktyce. Teraz trochę o mnie. Nazywam się Ola, to już wiecie. Jestem senior product designerką w branży healthcare, ale ja tego nie uznaję za specjalizację jakby domenową, dlatego do że jakby też chcę się rozwijać w innych tematach, więc tutaj tego jako taką z taką design expertise do końca nie określam. Zarządzałam zespołem, ale po kilku latach stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. No i zrobiłam odwrót. Objęłam rolę product discovery lida, czyli mamy leadership management management, który się przerodził w coś innego, w product and strategy. Prowadzę mentoringi, czasem opowiadam o designie ze sceny, tak jak dzisiaj, czasem też piszę coś na swoim blogu, serdecznie zapraszam. Mamy mentoring i edukację. Dobra, teraz chciałabym zobaczyć, które, jakie serdu, w którą część waszego serduszka porusza ta prezentacja. Zapraszam was na slajdo. Możecie zagłosować. I teraz wiem, że miałam dostać tablet, niestety nie mogę wam zaprezentować wyników ze sceny, ale tutaj możecie zaznaczać kilka opcji. Dlatego, że tak jak mówiłam, możemy łączyć ścieżki. Więc zobaczmy. Na razie dwie osoby zagłosowały. Trzy. Jest nas trochę więcej. O, siedem już. Zaraz wam powiem, co się dzieje. Wy chyba też możecie widzieć, no nie? U siebie wyniki, czy nie? Tak, wejdźcie w salę hex. Bo to jest slajd z Design Waysów, wejście w salę Hacks, tam jest pytanie, możecie odpowiedzieć na to pytanie. I nie trzeba się logować. Ale jak już się zalogowaliście, no to slajd ma wasze dane, także poszło. O, 100 osób, 107. Dobra, słuchajcie, zaczynam opowiadać. Na początku design ekspertyz był na, na samym na, na przedzie, 70% osób. Teraz już mam tylko połowę. Nadal 20% osób chciałoby być liderami, jedna piąta z nas. Spoko, jak najbardziej. Jeżeli tylko czujecie, że to jest rola dla was, ja do tego zachęcam. Po prostu trzeba, trzeba to lubić, trzeba to czuć. 200 osób, prawda? Poczekam do 210 i, i przejdę dalej. No, jednak ekspertyza designerska jest najciekawsza, natomiast mentorik edukacja, business and strategy. cały czas widzę, że gdzieś tam coś w Waszym serduszku gra innego niż tylko niż design oddam już tą, tą, ten tablet. Chętnie zobaczę te wyniki ankiety po naszym, po naszym spotkaniu. Słuchajcie, bardzo chciałam zawsze Paulo Coelho dodać w prezentację, więc dałam. Nie bójcie się zmieniać kierunków, nie bójcie się ich łączyć i traktujcie swoją karierę bardziej jako podróż niż jako cel. Zapraszam was do podróży. Enjoy the ride. Dziękuję serdecznie.